Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynam kolejny odcinek z Walking Dead. Tak, dzisiaj będziecie mieli dwa odcinki z Walking Dead, dwa odcinki z Winslorok i być może co odcinki, raz na pewno co odcinki z Vasili, ponieważ potem odcinku jeszcze będę nagrywać Vasili, bo moja mama oznajmiła mi, że wróci tak za 2 godziny, więc dzisiaj ogólnie będziecie mieli sporo do obejrzenia odcinków, sporo tych odcinków będziecie mieli. No tylko taka sprawa, niestety oczywiście akurat w momencie, gdy w Vasili mówiłam coś o prawach autorskich, to dostałam te prawa autorskie i musiałam usunąć piosenkę, która doprowadziła do tego, że film miałem zablokowany w Rosji. Zrobiłem to dlatego, ponieważ no, boję się jednak mieć aż tyle złotych dolarów, bo boję się, że to faktycznie może doprowadzić do kasacji mojego kanału, więc stwierdziłam, że akurat w tym odcinku wycisać dźwięk. No, teraz o tym teraz wspominam, bo niestety taka sytuacja miała miejsce. No to było akurat w tym odcinku, który dzisiaj nagrywałam za zbieranie tych pasek. No teraz nagrywałam Wami się do Okidet, następnie nagram Wam Vice City. No i może jak później jeszcze będę miała czas, to chyba zrobię rok wideo na temat Thomasa Astruka, czyli jednej z najbardziej toksycznych postaci, która istnieje. Uznam Thomasa Astruka za postać, biorąc pod uwagę to, co umieścił siebie w Miraculum i też zrobił wtedy z siebie ofiarę. Nie obiecuję, że takie rok wideo zrobię. Dzisiaj akurat. Ale mam to rok wideo w planach. To zależy od tego, co później jeszcze będę miał czas. Na razie chcę nagrać do Walking Dead i Vice City jeszcze. Zapraszam. Hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. It is. Your daughter's something else. She's a survivor. Has been from day one. Takes after her dad, looks like. I need you right now. Jest ojcem Clem. I need you to go get Ken. What's up? Would you get that off his face? My hands are full here. Tak już powoli umiera. Thank you. Could you just get that off his face, please? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Ciao, co widzieli? Ma się tym zająć. No i to wszystko musi zrobić. Dobra, musimy porozmawiać z Kenim. Można z nim porozmawiać na dwa sposoby. Albo porozmawiać z nim można agresywnie, albo spokojnie. Ja oczywiście porozmawiam z nim na spokojnie. Nie chcę z nim walczyć. Szkoda mi go. Jest teraz naprawdę w ciężkiej sytuacji. You need to stop the train. Katja needs you, Kenny. Duck will be fine. I'm sorry. I shouldn't talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. What is the goddamn deal? He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. No niestety, Kenny. This isn't about Duck. The hell it's not. You think we're pals and you know me? You're some elitist prick with a fancy education who could pick me apart? It's not like that. The fuck it isn't. You think you're the reason Duck was bitten? Like you had this coming or something? You didn't kill Herschel's son. Yes, I did. And now it's catching up to me. That's not what went down. You looked out for your kid. Bad thing happened to someone else. Niestety takie rzeczy się zdarzają. There ain't no way this world lets my son live when I help put someone else's in the ground. That's not the way it works. You know that. Stop the train, man. No, udało się go przekonać. No właśnie o tym mówiłam, że jest sposób, żeby spokojnie go przekonać do tego, bez walki. No i właśnie to jest najlepszy sposób na przekonanie go. Nie nazywanie go egoistą, również nie walczenie z nim, tylko faktycznie spokojna rozmowa. No i teraz ten moment będzie ogromnym wstrząsem dla Keniego. Ken, it's... I think it's time. The boy's been bit.
in case you haven't figured that out. Take as long as you need. There ain't no time left to take. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep, right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know, but we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. No, you don't have to. Gotcha. Fuck. I can. I can do this. You can't. I love you, Ken, but this is beyond you. Najlepiej będzie, jeżeli to zrobi. I'll do it. No, it should be a parent. No parent should have to do something like this. Jak Kacia tak myśli, to coś ma nie po kolei w głowie. Just let that be it. I don't... Lee, you'd be doing this family a great service. Rodzic powinien własne dziecko w takim momencie zabić. So Clementine doesn't have to see. Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. Kate za chwilę zrobi coś, co go jej nie wybaca. I coś, co jest głównym powodem, dlaczego jej nienawidzę. Bada z nią stara. Duck is dying. I know. What are you doing? No nie zamierzam uwijać w bawełnę. Ja nie jestem jak programerka, która twierdzi, że kłamstwa są lepsze niż prawda. I'm killing him. For good? Yes, so he doesn't come back. Jeden z smutniejszych momentów Clem. What the? No! Ben, take Clementine into the train. Go, it'll be fine. Gdy traci swojego przyjaciela. O, i to wcale nie brzmiało w taki sposób, jakby tak został zabity. Zaraz się dowiemy. No patrzcie na to, no patrzcie na to. Za chwilę tutaj będzie. Matka i zona roku. I właśnie dlatego nienawidzę Cassie, bo ona jest egoistką. Nie dość, że... No to w sumie wiadomo, w tym akurat scenariuszu, który wybrałem, to Lee miał zabić tak, ale gdybym zdecydowała, że Cassie ma zabić Daka, no to ona i tak by się zabiła. To po pierwsze. Po drugie, ona jest egoistką, jest tchórzem, ponieważ... Zabiła się dosłownie na oczach swojego umierającego syna, co jeszcze w dodatku jest traumą dla niego, ale również to jest ogromna trauma dla Kenny'ego. Nie dość, że za chwilę stracią swojego syna, no to jeszcze w dodatku sam na was to zobaczył, jak jego sona popełnia samobójstwo. I to jest naprawdę chore i to jest jeden z tych momentów, gdy naprawdę szczerze współczuję Kenny'emu, ponieważ w tym momencie okazało się, że jego żona jest egoistką, tchórzem również i że nigdy tak naprawdę go nie kochała. I naprawdę bardzo mi szkoda Kenny'ego w tym momencie. A Cassie nienawidzę Cassie i nie, nic nie usprawiedliwia tego, co ona w tym momencie zrobiła. Nie obchodzi mnie to, że było jej ciężko, zaczęła ogromny ból. Kenny'emu też było ciężko, Kenny też czuł ogromny ból, jakoś Kenny się nie zabił w tym momencie. Właściwie to biorąc pod uwagę to, że Kacia jeszcze mogła zejść dla Kenny'ego, tak? Mogła zejść dla Kenny'ego w stanie. Kenny teraz nie ma dla kogo zejść, to prędzej w tym momencie zrozumiało będzie to, jeśli Kenny sobie strzeli w łeb. A to, co zrobiła Cassie, jest niewybaczalne. Nienawidzę jej. Nie daruję i nie wybaczę jej tego nigdy. Kat, Katia! Egoistka. Mamusia roku.
która się zabija na ołtarz swojego własnego syna. Super matka, naprawdę. No dlaczego, bo niestety Kani nigdy ciebie nie kochała, tylko była egoistyczną sługą. Niestety Kani. To była fałszywa miłość. You said you could do it, Kat. God damn it. You said you could do it. Egoistka. What happened? What did you? She could. She's fuck. No egoistka, egoistka i tchórz zarazem. Nienawidzę jej, naprawdę. Gardzę nią. Ci tego nigdy nie wybaczę. Nigdy nie wybaczę ci tego, co zrobiłaś Keniemu. Mój człowiek Keni na to nie zasłużył. Give me the gun, kid. I'll do it. Jestem możemy zdastować, żeby Kani to zrobił. No nie ma takiej opcji. Zagnaj tak. Szkoda Keniego, Akacji nienawidza. Tak, chcę dobrze, tylko niezbyt dobrze się za to zabrał. I don't care what reason you had for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Cause she is. I don't know much about you folks, but I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. That y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. Marasia. I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah, and then what? Marasia w tym momencie. We find a boat. You think that's a new idea? You got even the foggiest idea about where you're gonna find one of those. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map, for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for criminy, cut that hair. Posiadanie krótkich włosów w apokalipsie zombie. To jest najgorsze. I'm not a barber. It ain't gotta be styled, Jesus. Powinna być! Around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. No dobra, no wiem, że w tym momencie to niestety nie jest ważne. And take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. No ma rację. Explain to her how they work, and not to be afraid. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. It's something.
No tak, jest dobrym człowiekiem. Chcę faktycznie tutaj pomóc i dał mu teraz dobre rady odnośnie tego, jak przygotować Clementine na kolejne starcia z Swendacami. You have any family? Out there, somewhere. Been sort of on my own for the past, 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame. Podziw, że był w stanie przeżyć mimo takiej sytuacji. You're homeless then. Suppose. I've had homes here and there, and they just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Got any? No. Darn. I shot the kid, you know? I suppose someone had to. What a mess. You said it. Przykra sytuacja. Where are you headed? That way. I mean when we get to Savannah. Got a few ideas. We'll have a talk when we get there about whether or not you folks want company. Be safe up here. You betcha. Dobra, no to chyba było na tyle, jeśli chodzi o niego. Yo. Hej, yo. Mamy jeszcze parę innych osób, z którymi możemy porozmawiać. Mamy Keniego. Keni strasznie ci współczuje w tym momencie, naprawdę. Hey, man. You and me, we... Let's just get to the ocean. Nie zasłużyłeś sobie na to. To, co Katia ci zrobiła, to jest po prostu niewypacalne. Gdyby ona zła, to przynajmniej ona... No mogliby się wspierać, tak? Mogliby się nawzajem wspierać, a teraz on jest skazany na siebie samego, jest sam. I no, śmierć Kaci jeszcze bardziej go załamała, niż gdyby tylko tak zginął. I to jest po prostu psykre. Nienawidzę Kaci za to. You still wanna get a boat? It's still the best plan. Yeah. It's the best plan. Rozumiem. Yeah. I wanted to talk to you about keeping my pass from you all. You told us it was your parents' store back in Macon. That was enough personal information. I'm sure Kat would be okay with you. So forget it. Okay. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Ona jest zdesperowana w tym momencie. It's full of maps and documents. Mind if I get by you for a second, Kenny? Can you just leave me alone? Nie będzie trzeba inaczej go przekonać do tego, żebyśmy mogli tą mapę wziąć. Hey, Ben. Hey. Aren't many of us left? Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. I don't know if we can count on Kenny. He's driving the train okay. We just don't know. I lost everybody I've known because of this. I didn't even get back to my house. Who knows what's up with my parents? Why didn't you try to find them? Nobody would go with me. It was a while ago. Well, what happened to Kenny is different. I guess. Nie zmienia to faktu, że Ben też przeżywa swoje nieprzyjemne, tragiczne chwile. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. See you. Yeah. Hey, Ben. Hey. See you. Yeah. To nie jest wina Bena. The door to the boxcar. To, że Carly zginęła, to nie jest wina Bena. Nawet gdyby on się przyznał do tego, co zrobił, to Lily nie miała prawa zabijać ani go, ani Carly. Wina jest tylko i wyłącznie Lily. To ona jest winna za śmierć Carly. To ona odpowiada za śmierć Carly. Bena się nie powinno o to obwiniać. Znaczy, to jest błąd, który jest popełniany przez fanów The Walking Dead. Oni tak Bena nienawidzą. W ogóle nie są w stanie postawić się na jego miejscu. There's some scissors in Chuck's bag. To jest cała ta sytuacja z Benem pokazuje, to jest taką... Pogamerka jest hipokrytką, no bo co? Pogamerka sama za Benem nie wspadała, a prawda jest taka, że sama w apokalipsie zombie radziłaby sobie jeszcze gorzej niż Ben. Hipokrytka. Chuck has some booze left. Bo Pogamerka to jest najgorszy typ dziewczyny, ona nie to jest chłopcycą, to jest taką casual dziewczyną jak Max. Ona ma właśnie cechy chłopcycy i takie casual dziewczyny jak Max. Czyli najgorsze cechy, jaka może mieć dziewczyna.
this train much longer. Dlatego nienawidzę pogramerki. I can head out towards the gap. Możemy namówić Saka na picie. I teraz namówimy Kaniego i weźmiemy wtedy mapę. Found this if you wanted. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Want a nip? No, pewnie. Sure. Ooh. Not known for its finish. No kidding. Anybody in there want to share a drink? You let them know. Will do. Kiedy go namówimy? Chuck wanted to know if you needed a drink. He's got some. Yeah. Yeah. That'd help. Weźmy mapę. No i idziemy stąd. Thanks. Taka strasznie teraz psygnębiona atmosfera. It was me. Huh? I was the one giving the bandits supplies. What? Wiedziałam. Akurat to było do przewidzenia od samego początku. It's all my fault. Jesus, Ben. I know. They said they had my friend, that he was with just, them. Just stop. Fuck. Can we even trust you? Yes. Why'd you have to go and tell me that? I just... No, just don't tell anybody. You can't take any of it back, so don't. Okay. No bo to zrobię dlatego, ponieważ chciał też chronić na tą grupę, no. Prawda jest taka, że ci bandyci i tak by w nas nie zaatakowali ten obóz nas, ten nasz motel, no. Gdyby on się nie zgodził na współpracę z nimi, to oni w nas niby wkroczyli, w nas niby zaatakowali, tak i tak zostałby ugryziony, więc obwinianie Bena o to, że tak zostało ugryzione, no jest bez sensu. Tak samo obwinianie go o śmierć Kari jest też bez sensu, no bo Kari jest wina, nie miała prawa zabijać ani Kari, ani Bena. Więc no to Lily jest winna, tylko i wyłącznie. No on chciał dobrze. No jest to tutaj wiadomo, no powiedzieli mu, że mają jego przyjaciela, więc to też, no, chciał swojego przyjaciela ratować, to jest zrozumiałe. Ale cóż no, nie dla toksycznych fanów The Walking Dead. Takich jak pogramerka. You still wanna talk to me? Yeah, I do. I'm real sorry. Let's drop it for now, okay? What are you doing out here? I couldn't be back there anymore. I needed some air. Anything else? I was thinking about talking to Kenny. I guess not. I'm dead serious about you keeping your mistakes to yourself. I can tell. You get why, right? I guess. You better. See ya. Yeah. No Ben też jest traumatyzowany tą całą sytuacją. Dla niego to też jest ciężkie. Dla wszystkich jest to ciężkie. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. He had some, he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you. But there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay, what should we do? Well, we're gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and, tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy, though. You think? We'll keep an open mind about him. He's probably had it pretty rough. Be careful around Ben. I like Ben. I know.
He's just young and doesn't make the best choices. I'm young. You're smart. Just listen to me, okay? And be careful. What a crappy day. The crappiest. 3 months ago, I'd known what you'd be seeing. I don't know if I would have taken you with me. I probably would have run out of food. You're damn near starved with me. I'm glad I came with you. W stanie teraz jest ktoś, kto może jej pomóc faktycznie, a tak to by została sama i by tam umarła z głodu faktycznie, jak twierdzi. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? When you're ready to shoot, make sure you're not breathing too hard. And then hold your breath. Right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, I was a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Dobra, no to teraz nie będzie on trenował. Good. Don't lock your elbows. Okay, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Nice and easy. You okay? My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. No i biedna. Kurde, ciężko stwierdzić. Bit to the right. Wyżej? Okay, a little higher. Ech, no ja to widzę źle. Okay, aim a little bit more to the left. Aim lower. Źle oczywiście, teraz za wysoko. Aim more to the right. Aim a little higher. No kurde! Marnuję amunicję! A little bit more to the left. No, udało się. I got it. Excellent. Good job. No niestety przez samą głupotę sporo amunicji straciłaś, ale spokojnie, to nie moja wina. To nie twoja wina, to moja wina. Nie twoja, tylko moja. To ja to jestem głupia. W prawo. No teraz się udało, za drugim. Za pierwszym razem. Ta muzyka jest fajna. Robi naprawdę fajny klimat. I did it! Yeah, you did. Good job. I was holding my breath and the gun didn't shake so much. See? You did good. They're not walkers though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay. I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Dobra, nauczona. No to pogadajmy z nią po raz kolejny. Dobra, no to teraz mapka. Hey, Clint. Hi. I want to talk about Savannah. Me too. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. A plan. I like it. Good. We need to help find a boat. It's our best bet at safety. Okay, but we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. I know. Look. No,
I don't care about safety. I care about finding them. Where would we even look? I can remember where they were staying. Maybe they didn't go far. Clementine. Please, Lee. All right. Let's figure it out on the map, but a boat is the ultimate plan. Yes. They can come with us, right? Yes. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. We're gonna want to look for a boat here, I imagine. And from there, we've got all of Savannah to the southwest of us. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's, Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. There are a lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the, something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it! So we'll head there. Yes! You think we have a good plan? I think it's very good. Zatem ona musi mieć na nazwisko tak samo jak ta durna Kate z Lannisters, której nienawidzę. Sure. Go ahead. Hey, Clint. Hi. So, you're probably not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. 'Cause it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? Biedna. I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Ja, żeby mogła zejść. Do this? Nope, no idea. I'm not much of a stylist, you know? I'm going to look like a boy. But think how much safer you'll be. I'd rather be dead. Shush now. Smutne jest to, że apokalipsa zombie sprawi, że... No niestety ona będzie miała i taki chłopcy, tylko co wiadomo, będzie miała swoje bardziej dziewczęce momenty, no niestety bardziej będzie chłopcy, co w takich warunkach musi żyć. To jest przykre i smutne zarazem. Yeah. I'm glad you finally told me. Me too. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. You're right. Before all of this, I was sent to jail, you know? Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. Wow, Lily coś miłego zrobiła dla Clem. Jedno dobro za zle nie zrobiła. Wow, brawo Lily. Does it look dumb? No, you look cute, and a lot harder to grab. All right. How do you feel? Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're a good little shot. Thanks. I guess we should see how far- Oh shit! Hold on, everybody! No, jest jakiś kolejny problem. Dobra, ale mamy w tym momencie zapis gry, więc w tym momencie zakończę odcinek. To będzie na tyle, w kolejnym odcinku myślę, zakończymy sobie ten epizod. Bywajcie!